Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tylko dla Kobiet. Nazywam się Małgorzata Parys i dzisiaj przedstawię Państwu, jak wykonać makijaż wieczorowy. Zaczynamy od nałożenia korektora pod oczy. Następnie nakładamy podkład. Teraz utrwalamy makijaż sypkim pudrem. Rozświetlamy oko od wewnętrznego kącika jasnymi cieniami. Jasny cień nakładamy też pod łuk brwiowy. Dzisiejszy makijaż będzie w odcieniach fioletu. Zaczynamy od odcienia średniego. Nakładamy od zewnętrznego do środka. Następnie nakładamy kolejny odcień. Starajmy się, aby przejścia między cieniami były niewidoczne. Bierzemy kolejny odcień i malujemy na powiece ruchomej, robiąc delikatne przejścia. Nakładamy teraz czarną kredkę w linii rzęs. Czarną kreskę rozcieramy fioletowym cieniem. Nakładamy teraz najciemniejszy cień, czyli czarny, w kącikach zewnętrznych, na górnej powiece. Na samym końcu dodajemy jeszcze brokatowego odcienia beżu. Teraz malujemy eyelinerem kreski od zewnętrznego kącika do środka. Yeah.
Przechodzimy teraz do wytuszowania rzęs. Kiedy mamy już wytuszowane rzęsy, przechodzimy do przyklejania kępek. Zaczynamy modelować buzię. Nakładamy róż na kości policzkowe kolistym ruchem. Do tego makijażu wybrałam róż w odcieniu chłodnym, aby pasował do makijażu oka. Następnie nakładamy bronzer w linii od czubka ucha do kącika ust. Delikatnie rozcierając granice z różem. Ważne jest, aby podkreślić kształt brwi. Najpierw rozczesujemy je dokładnie szczoteczką. I następnie malujemy brwi cieniem. Brwi można podkreślić też kredką, natomiast naturalniejszy efekt będzie przy użyciu cienia. W tym makijażu główny akcent kładziemy na oko, dlatego usta będą już w delikatniejszym kolorze. Nakładamy delikatną różową pomadkę. Na koniec dodajemy błyszczyk. Więc taki oto makijaż świetnie nadaje się na wieczorne wyjście.